zadzwonię do Paulo. Ten, że na Kaniowskiego wywiadzie to było. Mi się też wydaje, że u Kania, no. Halo, cześć Paweł, słuchaj, bo jest, jak coś jest, mam live'a, ponad 19 tysięcy ludzi na żywo teraz. I wiesz, jeżeli nie chcesz gadać teraz jakby, wiesz, na live'ie czy coś, to luz, ale... Jest luz, tak? Dobra, Paweł, pytanie inaczej, nie wiem, czy tam znasz ten format mój, ja tam się wypowiadam na to, co się dzieje w sieci, nie? No i... Aferki, dokładnie, nie? Ostatnio trochę u mnie mi się zna. No i teraz pytanie do ciebie, bo ostatnio bardzo głośno jest o twoich wyjazdach do hejterów, czy raczej planowaniu wyjazdów do twoich hejterów? Tak, o planowaniu. Wiesz co, no mam w głowie, żeby przyjechać tu do po prostu ludzi jednego, drugiego i zapytać się, czy mam ochotę tu powiedzieć twarz. Teraz po tym, co opublikowałem, nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, zanim co to zrobiłem, dlatego że teraz widzę, że wszyscy do mnie piszą przyjedź. Nie wiem, niektórzy chcieliby po prostu mnie chyba zobaczyć. Okej. Okay. I chyba poznać. No ale generalnie zrobię tam akcję, na pewno. Tylko mam bardzo dużo teraz zajętości, bo ogarniam swoją grupę Demon Team z kryptowalutami. Jest w chuj roboty, mam treningi przygotowania do kolejnej walki, która już na pewno niebawem. I wiesz, i kurwa, no szukam takiego hejterka, który gdzieś będzie na pewno w Warszawie, do którego będę pojechać, bo był jeden, który był z Gdańska, którego namierzyłem przez ludzi, bo są odpowiednie ludzie do tego, żeby namierzać przez takie osoby, które nawet nie mają zdjęć na Instagramie. Da się ich znaleźć po numerze, od numeru począwszy do adresu dokładnego. Więc jakby była już opcja, tylko był to gość z Trójmiasta, gdzie mnie nie było wtedy. I odpuściłem sobie po prostu temat, bo też jakby to jest dla mnie, wiesz, no czas, pieniądze i wszystko, ale postanowiłem, że znajdę sobie takiego jednego, drugiego na Warszawie, po prostu się przejadę. To nie jest tak, żeby pokazać, kurwa, teraz, że jestem jakimś kozakiem czy coś, tylko pokazać przede wszystkim, że nie jest, ludzie, którzy piszą te komentarze wszystkie, to nie są anonimowi i ich może też spotkać kara, po pierwsze, po drugie, bo pomyśl sobie taką rzecz, jakim trzeba być człowiekiem, żeby pisać takie gorzkie żale, żeby pisać takie bzdury, kurwa, wylewać taki jad? Jakim trzeba być człowiekiem? No teraz sobie wyobraź, że siedzisz, wyobraź sobie w ogóle to, że siedzisz przed komputerem i piszesz takie bzdury do kogoś? Znaczy wiesz, kwestia trollowania i tak dalej, nie? Ale jeżeli ktoś nie, na przykład, jeżeli ktoś tam pisze jakieś tam turbotoksyny czy coś, to nie, ale jakieś takie... podszypuje to, co tam lubi, nie? No wiesz, no, to podszykiwanie i robienie beki, albo nawet jakby kogoś tak, wiesz, delikatnie podkurwić i tak dalej, ale nie, że ty kurwo jebana, rozjebie cię szmato pierdolona, botoksiarzu jebany i tak dalej. Przecież to są rzeczy, które to są na co dzień jakby one mnie nie ruszają w ogóle, bo ja wiem, co to są za osoby, serio, ja znam swoją wartość i tak dalej, ale zrobiłbym to. Nawet nie takie, bo ja nie mam takiej potrzeby zbytnio, ale tylko dla pokazania ludziom to, że nie są anonimowi. I teraz, wiesz, tak samo jak zaczęłaby się na mnie nagonka, teraz wszyscy kurwa zawodowi z Watora, jacyś próbują do mnie pluć i tak dalej, gdzie kurwa, znasz mnie dobrze, ja się pierwszy nie wychylam, do mnie ludzie po prostu, jak mnie ktoś zaczepia, tak samo z Parkiem było, wszyscy myśleli, że to ja kurwa go zaczepiłem. Tom pierwszy do mnie napisał komentarz, gdzie ja go spropsowałem nawet, że jest zajebistym zawodnikiem i żeby fajnie było taką walkę zrobić kiedyś, bo tam ktoś inny się z zawodowców do mnie rzucał i powiedziałem, że jest za mało zasięgowy i mało atrakcyjny, że już taki Norman, który prezentuje zajebistą formę i jest dobrym zawodnikiem, byłby lepszą opcją dla mnie. Ale czyli Norman napisał do ciebie... Napisał, ja chętnie z nim zawalczę, ja chętnie to zrobię. Oczywiście szanuję go jako zawodnika. Okej, bo w wywiadzie Norman mówił, że cię nie zna, nie? Że mnie nie zna, kurwa, no jak może takie coś robić? Jak może... On sam się wyjaśnił w tym wywiadzie, sam pokazał, że jest farmazonem. No wiesz, ja jestem autentycznym gościem, kurwa, i zawsze mówię, jak jest. Jeżeli ktoś jest dla mnie za mocny, to mówię, no nie chcę teraz walczyć, no bo kurwa są inne osoby, z którymi mogę zrobić walkę, z którymi mam, z którymi zrobię lepsze widowisko i też patrzę jakby na swój, wiadomo, interes, jak każdy, tak? Ale nie uważam, że przeciwnicy, z którymi walczyłem, byli słabi, bo
to osoby, które kurwa jednak w tych freakach bardzo dużo znaczą ich nazwiska, więc jakby to dla mnie, ja nie wybieram przeciwników, aczkolwiek no, jeżeli miałbym trafić na takiego Narumana i zawalczyć z nim, to oczywiście ją bym brał jakby z biegu, no bo oczywiście chcę się do niej przygotować, bo wiem, że jest szansa go ustrzelić, nie jest to nadczłowiek, ma ręce i nogi tak jak ja, jak każdy inny i wystarczy się też dobrze przygotować, mam do tego zajebisty sztab szkoleniowy, ja też jestem zawzięty, wiem, że moje umiejętności cały czas idą w górę i wiem, że jestem w stanie pokonać takiego przeciwnika, to nie jest tak, że ja wyżej sram niż dupę mam, tylko po prostu wierzę w siebie i wiem, że w walce może wszystko się wydarzyć, a to, że dałbym na pewno zajebistą walkę i nie patrząc nawet na wynik jej, to jestem w 100% pewny, tak? No bo znam siebie i wiem jakie mam umiejętności, wiem na co mnie stać i na pewno taka walka byłaby zajebista dla oka i ludzie na pewno by jej chcieli i to tylko pokazuje po prostu też z Normanem, że to nie ja zaczepiam kurwa ludzi, to nie ja zaczepiałem Soroko, tak samo, to nie ja zaczepiałem Burnejkę, który się kurwa wpierdala między Budkę a Zakąskę, kiedy są konflikty, których nawet nie zna genezy, a próbuje zabłysnąć i boi się, że jego kurwa czas na antenie będzie skrócony przez to, że ja powiedziałem kilka słów więcej. No, damy to wiesz, stary, kurwiające, no bo próbują mnie postawić w jakiejś świetle, kurwa, jakiegoś atencjusza, kurwa, znasz mnie bokser na tyle, że nie musisz to mówić na antenie i tak dalej, bo nie potrzebuję tego, żeby ktoś mi próbował jakby mnie oczyszczać z tego, bo nie masz czego, ja wiem jaki jestem stary, ale gdzieś tam mimo to, że nie dotykają mnie tylko nadarze, to zaczyna mnie wkurwiać taka nagonka jakiegoś atencjusza i tak dalej, nie wiem z czego to wynika, z zazdrości, czy z chuj wie czego, naprawdę ja tego nie rozumiem stary, bo ja do ludzi jestem z miłością, jak ktoś dla mnie jest dobry, to ja jestem dla niego dwa razy lepszy, ale na odwrót analogicznie tak samo. Dobrze. Dzięki Paweł w takim razie za telefon i widzimy się u Gerika. Dzięki Wyćku, trzymajcie się, wszystkich pozdrawiam. A cześć. Trzymaj się, siema. Hej, pozdro. Jedna uwaga, bo ja wiem, że jak jest postać, która na przykład nie do końca jakby jest lubiana w tym momencie i tak dalej, wypowiada się i rzuca monolog, no to jakby z szacunku do tej osoby, ja nie mogę jakby iść za czatem, że skipski, bo widziałem, jakbyście patrzyli na ten czat. A bo ten czas nie no, ja chcę. Ale my...